Słuchamy, co tam dzisiaj nam nasz mistrz przygotował. Pójdź do Jezusa, do niebios raz, w Nim tylko szukaj pociechy nam. On Cię napoi krwią swoich ran. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Pięknie. Uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pocież nas. Słuchaj ta pieśń kojarzy z czasami okupacji, jak ktośmy w Warszawie śpiewali. Tak, pamiętali właśnie. Często śpiewano właśnie tę pieśń. Takie troszkę nostalgiczne nastroje. Ale bardzo ładnie, żeście śpiewali. Nie mam żadnych uwag, kochani. No, nic tylko chwalić. Nadzwyczajnie. To bardzo proszę, śpiewajmy też tak ochoczo. W czasie mszy świętej, ty bardziej znasz słowa słuchaj Jezu. Jak to kościół, no słuchaj, co mówię do siebie. Co? No słuchaj, co mówię do siebie. No, więc tutaj też do Pana Jezusa musimy tak słuchać Jezu. Rzeczywiście tak, zresztą żeście pięknie śpiewali. Bóg zapłaci. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Pan z wami i z duchem Twoim. Taka piękna dzisiaj niedziela, przeżyliśmy święto Bożego Ciała, teraz oktawa Bożego Ciała, procesje eucharystyczne, no i dzisiaj święto dziękczynienia. Jakże nie dziękować Panu Bogu za wszystko, czym nas obdarza. Ten nasz udział we mszy świętej też jest takim aktem dziękczynienia. Nasz zapał w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego, przeżywaniu tej mszy świętej w śpiewie, to wszystko znaki, że umiemy dziękować. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Alleluja. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami do swojego domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im przy powieściach, jakże może szatan wyrzucać szatana? Jeśli królestwo wewnętrznie jest skłócone, to takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, jakże się może ostać? To przecież koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali do niego, aby go przywołać. Właśnie tam tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli o to, twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką, którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło rzekł, oto matka moja i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Przed chwilą o godzinie 8 uderzył dzwonek, rozpoczęła się msza święta tu w naszej kościele o godzinie 8 i w tym samym momencie na placu Piłsudskiego w Warszawie wyruszyła pielgrzymka. Pielgrzymka do świątyni opatrzności w Wilanowie. To taki nowy akcent, który mamy w Warszawie. Radość z tej świątyni, dawno już obiecana przez nasz naród, przez Sejm, przez władzę. No i wreszcie ta świątynia powstaje. Ksiądz kardynał ostatnio nawet mi mówił, że chyba już w przyszłym roku otworzymy tę świątynię i już będzie można z niej w pełni korzystać. W tej chwili jeszcze tylko dolny kościół jest przygotowany do takiej służby liturgicznej. Zresztą bardzo piękny. Świątynia też się ślicznie prezentuje. No więc dzisiaj idą nasi tutaj rodacy, warszawiacy, nie tylko, bo z całej Polski przyjechały grupy pielgrzymkowe i wędrują, w naszej parafii też wiem, pewne osoby poszły i wędrują właśnie z placu Piłsudskiego aż do tej świątyni Wilanowej. Po co? No jest taki ósmy dzień dziękczynienia. W narzekaniu jesteśmy bardzo dobrzy i to potrafimy cudownie robić. Ale Pan Bóg nie tego oczekuje. Oczekuje też i słowa dziękuję, a mamy za co dziękować. Dlatego ta procesja ruszyła, a my jej towarzyszymy teraz, słuchając słów księdza kardynała Nycza, któremu ten właśnie uroczystość dziękczynienia jest szczególnie bliska i do której z całego serca już od dawna nas, swoich diecezjan, zachęca. No więc cóż pisze ksiądz kardynał. W tym roku obchodzimy ósmy dzień dziękczynienia pod hasłem Maryjo Królowo Rodzin, zawierzamy i dziękujemy. Nie trzeba nikogo przekonywać o ważności rodziny i o potrzebie modlitwy w intencji rodzin. Okazja w tym roku jest wyjątkowa. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie nasza Matka i Królowa w ikonie jasnogórskiej kończy nawiedzenie wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej. No myśmy niedawno obchodzili tę uroczystość, ale też i właściwie wszystkie diecezje warszawskie już taką uroczystość też miały. Jest to więc szczególne dziękczynienie za obecność w
wśród nas Matki, która jest blisko codziennych doświadczeń naszych radości i bolączek. Obraz jasnogórski w niezwykły sposób uzmysławiał nam na przestrzeni stuleci tę obecność Maryi w Kościele, zawsze troszczącej się o swoje dzieci. W tym miejscu kierujemy nasze myśli ku słudze Bożemu, prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Gdy widoki na dobrą przyszłość wydawały się mało realne, a sytuacja ojczyzny była beznadziejna, prymas Wyszyński zawierzył nasz kraj Maryi. Nawiedzenie jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej w miastach, miasteczkach i wioskach wzbudziło nadzieję i ufność w działanie Bożej opatrzności. Wspominamy Jana Pawła II, jego nieustającą modlitwę do Pani Jasnogórskiej, jego zawierzenie Matce Odkupiciela wyrażono daniem Totus Tuus, cały Twój. Patrząc na ostatnie kilkadziesiąt lat, możemy powiedzieć, że nie byłoby dzisiaj naszego wolnego kraju bez opieki Boga, który dał nam Maryję Królową i Orędowniczkę, a zarazem bez ofiary, wyrzeczeń wielu pokoleń Polaków. Nie byłoby wolnej Polski bez wspomnianych dwóch wielkich Polaków, świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziś święto dziękczynienia, dziękujemy opatrzności Bożej za opiekę i zawierzamy wszystkie nasze sprawy i troski. Pamiętamy tego dnia także o tych wielu czasem bezimiennych bohaterach historii i naszych najbliższych, naszych rodzinach. Im wszystkim mówimy dziś dziękuję. Do rozważania tajemnicy dróg Bożej opatrzności zachęcają nas dzisiaj także dzisiejsze czytania mszalne. Przed chwilą wysłuchaliśmy. Fragment Księgi Rodzaju przypomina grzech pierwszych ludzi, a więc zły wybór człowieka, który pociągnął za sobą zgubne skutki oddalenia od Boga, cierpienia i śmierci. Zło zostało w ten sposób wprowadzone w ludzkie losy, a człowiek w swojej pysze odrzucił Boże plany, chcąc realizować swoje pomysły na szczęście. Jednak nawet najgorszy wybór i odrzucenie Boga nie mogły zakwestionować planu opatrzności Bożej. Już w samym momencie pojawienia się zła Bóg przekazuje człowiekowi orędzie nadziei, a o potomku niewiasty, który zmiażdży głowę węża, zapowiada jego zwycięstwo. Święty Paweł z kolei w swoim liście pokazuje, że nie można zrozumieć tego, co się dzieje w tym życiu i historii świata, jeżeli się patrzy tylko wzrokiem utkwionym w ziemi, nie dostrzegając celu, który przekracza ziemskość i ukryty jest w wieczności. Choćby zło wydawało się triumfować wokół nas, to możemy wołać z całą mocą, że nie poddajemy się zwątpieniu. Choć wyroki Bożej opatrzności pozostaną dla nas niepojęte, a tajemnica zła nie znajdzie końca wyjaśnienia, nasza nadzieja przyszłej nieśmiertelności będzie w nas ciągle wzrastać. To te dwa pierwsze czytania. A w Ewangelii dzisiaj widzimy Maryję, która w sposób doskonały wypełnia wolę Pana. Matka Boża to nie tylko wzór wypełniania woli Bożej, jest także najbardziej niezwykłym potwierdzeniem pewności i niewzruszoności Bożych obietnic. To jeszcze bardziej wzmacnia naszą wiarę w to, że opatrzność Boża nieustannie działa pośród nas. Na Maryi spełnia się właśnie Boża zapowiedź, że jej potomek, Syn Boży, pokonuje zło, które grzech wprowadził na świat. Maryja miażdży głowę węża. Pewność tych obietnic, pewność wiary, że Bóg zawsze dochowuje danego słowa, musi obudzić w nas pytanie, czy inni mogą liczyć na nasze słowo, czy my dotrzymujemy naszych obietnic. To pytanie skierowane jest nie tylko do nas w wymiarze indywidualnym, ale również wspólnotowym, społecznym i narodowym. Świątynia Opatrzności, co wotum wdzięczności całego narodu za wolną Polskę, za codzienną opiekę Boga nad każdym z nas. Nasi darczyńcy niosą trud i odpowiedzialność za obietnicę złożoną podczas Sejmu Wielkiego przed 200 lat.
to wtedy nasi przodkowie zobowiązali się przed Bogiem i historią do budowy świątyni jako wotum wdzięczności. Świątynia powstaje, jak wiemy, w warszawskim Wilanowie dzięki wsparciu tysięcy ofiarodawców. Dziś również im mówimy wielkie dziękuję. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił dzięki Wam, naszym darczyńcom, znaczny postęp prac. Została zakończona elewacja świątyni, stawiono okna, położono granitowe płyty na placu przed świątynią i przed jej wejściem. W planach na najbliższe półtora roku jest posadzka świątyni, drzwi i oświetlenie. Zakres prac będzie jednak uzależniony od wielkości zebranych środków. Dlatego chciałbym pokornie prosić o pomoc i wsparcie w budowie tego naszego narodowego wotum opatrzności Bożej. I na koniec, drodzy bracia i siostry, każdy z Was może stać się uczestnikiem powstania Świątyni Opatrzności w Warszawie, Wilanowie. Budując wspólnie tę świątynię, dziękujemy samemu Bogu, a wierzymy, że wyroki Jego opatrzności są pewne i niewzruszone. Ufamy Jego obietnicy, którą złożył nam na chrzcie świętym. Widzimy Bożą troskę o nas, o nasze rodziny i o cały naród. Za to wszystko zawsze dziękujemy i zawierzamy wszystkich, a szczególnie polskie rodziny i sprawy pokoju i Europy w świecie. Podpisał te słowa ksiądz Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. No, rzeczywiście jest to też pewnym cudem ta świątynia. Tam są środki ogromne potrzebne na budowę tej świątyni, ale też zdumiewające jest to, jak wielu jest takich właśnie darczyńców, którzy tę budowę wspierają. Kiedyś taka była sytuacja, że już w ogóle tam nie było pieniędzy i albo się to by wszystko zawaliło, bo już za długo czekało na rozbudowę, takie filary, takie pilastry, tam były takie wielkie pylony, to się nazywa. No i jeżeli by się ich nie przykryło, to one by się zawaliły. No, byłyby straty straszne, a pieniędzy nie było. No i jakoś jakimś dziwnym cudem one się znalazły, przykryli to, no i świątynia została ocalona, także miała już taki kryzys za sobą. A teraz, jak słyszymy, ta budowa idzie bardzo tak żwawo. Dobrze, żeby w tym słowie dziękuję, każdy z nas miał też swój udział. No cóż tu dużo mówić, również i materialny, no bez tego ta obietnica naszego Sejmu przed laty złożona nie mogłaby być spełniona. A warto Panu Bogu mówić dziękuję. Wiemy, że kto rzuca za siebie, to znajduje przed sobą. Jak to ile razy w życiu nam się potwierdza. Jak tak sobie za siebie coś rzucimy, coś ofiarujemy i nagle potem wdzięczność się okazuje. Pewnie również dzięki Bożej opatrzności. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca,
jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg: któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Oto słowo Boże.